jest, kochani. Wszystkiego najlepszego w 2016. To jest nasze pierwsze spotkanie w nowym roku. To czytanie jest na stycznia 2016 roku. Kochani, wszystkiego najlepszego i zaczynamy jak najbardziej. Yes, zaczynamy na wysoką nutę, bo wiecie, dużo zmian, to są znaki wodne, są moimi ostatnimi znakami do czynienia, dużo zmian dla wszystkich. Energia, Pan Bóg, anioły popychają nas, idź w stronę serca. Czego Twoje serce oczekuje? Czego pragnie? No i tutaj jesteśmy przy znakach wodnych, kochani, i zaczynamy, bo wiem, że wszyscy są niecierpliwi, żeby już nie mogło doczekać się, co to będzie. Zaczynamy od raczków, potem skorpiony i na końcu rybki. Czyli co moje raczki? No, zaczyna Wam się naprawdę super. Albo się zakochacie, albo się dopiero co zakochaliście, albo czeka Was zakochanie, będziecie kochać własne życie. Albo się Wam oświadczą, albo będziecie sami myśleć o tym, żeby komuś się oświadczyć. W każdym bądź razie, czy będzie to dla wszystkich? Nie, absolutnie nie, ale jeżeli już coś będzie to dobrego, będzie to emocjonalny miesiąc. Czyli nie będzie czas na myślenie, nie będzie czas na skoczenie szybko w coś i tak dalej. Nie, właściwie będzie dużo emocji związanych, ale emocje też mówią mi, że trzeba działać od serca. Ok? Co jest dla Ciebie naprawdę ważne, jeśli chodzi o Twoje własne serduszko? Część z Was będzie zaproszona na jakieś fajne okazje, czy to będzie wesele, czy urodziny, czy chrzciny, czy imieniny, no, cokolwiek tam obchodzicie. Coś fajnego będzie się działo w miesiącu styczniu i to bardzo fajnie. Nawet możecie kogoś tam zapoznać. Nawet może ktoś Wam się gdzieś tam oświadczyć na jakimś balecie, czy przy jakiejś okazji, no może być nawet opera, mogą być czyjeś inne jakieś okazje, więc coś fajnego widzę, to mi się bardzo podoba. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o karierę, pracę, zawód, to tamto, nawet czy chcecie mieszkać tam, gdzie jesteście, czy nie, szukajcie innych możliwości, poszukujcie, bo one istnieją i czas faktycznie, żeby nastąpiły jakieś zmiany. Okej? Dla Was. Jeśli chodzi o związki, serdeczne rozmowy od serca. Czyli co to oznacza? To nie muszą być koniecznie, że my się kłócimy i musimy ze sobą porozmawiać, tylko wiecie, zaczyna się ten rok, jeżeli nie oglądaliście mojego filmiku na 2016, to zapraszam, gdzie ja mówię wyraźnie, że to, gdzie nie jest zbudowane na solidnych fundamentach, runie. Ok. Więc naprawdę warto, jeżeli jesteśmy w związku i partner myśli jedno, bo żeśmy do tej pory tak czy inaczej mówili, albo zawsze ustępowali i nie mogli być sobą i zaczyna nas to gryźć, denerwować, to słuchajcie, daleko na tym nie pojedziecie. Czas usiąść, czy przejść się na spacerek i serdecznie porozmawiać od serca. Nie kombinować, nie myśleć, nie zatajać, tak żeby nie obrazić nikogo, żeby nie poruszyć, żeby nie zdenerwować, tylko naprawdę serdecznie powiedzieć, co Wam leży na sercu. Na to jest czas. Dla tych, którzy są, mają coś do czynienia z sądem, z papierami, z kontraktami, gdzieś sprawiedliwość jest, gdzie wchodzi w grę. No, ósemka, to jest karma. Czyli sprawiedliwości stanie się zadość. Będzie zadośćuczynienie, ok? Będzie faktycznie prawda ujawniona, kto ma rację, a kto nie. I sprawiedliwość będzie po stronie prawdy. Ponieważ Wy to macie, kartę, więc ja widzę, że Wy możecie tę sprawę wygrać. Że dla Was będzie dobrze. Że będziecie zadowoleni, ok? Teraz ta karta, kochani, mówi, widzicie jak ona stoi pięknie. To jest jedna z moich ulubionych kart. Ona jest sobą. Ona nie udaje nikogo. Ona lubi duży kapelusz, ona się bierze pod boczek.
Ona jest kim jest i jest dumna z tego, że jest i może być sobą, że jest taka, a nie inna. Tak mówi, tak się ubiera, takie ma poglądy. To jestem ja. I cieszę się z tego, kim ja jestem i nie wstydzę się tego pokazać i nie będę tego ukrywać. Więc to jest dla Was, kochane moje raczki, podpowiedź, ok? Buziaczki i do kolejnego razu. Wszystkiego najlepszego. A teraz przechodzimy do moich skorpionów. Ok, co dla moich skorpionów? Otóż pokazują mi od razu na samym początku, że macie ogromną ochotę iść do przodu ze swoimi postanowieniami, marzeniami, że nie chcecie tkwić już w niczym, tylko faktycznie chcecie odejść od tego, co już Wam nie służy. Odejść od tego wszystkiego, co Was ciągnęło, co było negatywne, co nie sprawdzało się dla Was, co może było dla kogoś innego dobre, ale co dla Was nie jest. I czasami jest to po wielu latach, kiedy budowało się coś razem, kiedy się miało tyle wspólnego razem, a teraz nagle jest czas odejść. I to się rozumie, to nikt nie musi na siłę to robić, po prostu same niektóre skorpiony zrozumieją, że nie było to dobre, nie było to właściwe, trzymało mnie to gdzieś na dole i ściągało, a teraz czas wibracje podwyższyć. I widać, że mogą Wam ludzie pomóc, że macie wokół siebie takich, którzy chętnie Wam tę wibrację pomogą podnieść, życie, żeby było bardziej pozytywne i optymistyczne. Pomyślcie, kto to jest, nawiążcie kontakt. Na pewno pomogą. Jeśli jesteście w związkach swoich najbliższych i jest tak czy inaczej, ale czujecie, że jest dobrze, to jest właśnie to, pokazują, że czas wyłączyć się z życia publicznego. Wziąć jakieś wakacje, przeznaczyć jakiś weekend i tylko we dwoje. Dzieci niech może rodzice czy ktoś z rodziny się nimi zaopiekuje. A wy sami we dwoje wyjedźcie sobie. Tu jest pokazana Wenecja jako bardzo romantyczne miejsce. Czyli wyjechać. Jeżeli odeszliście od swojego własnego partnera, wyjechać samej samemu. Tam, gdzie odzyskacie wewnętrzny spokój, gdzie możecie się zrelaksować, gdzie możecie być sobą, gdzie możecie się wypłakać, wykrzyczeć na łonie natury, ok? Następnie mogą rzeczy się zacząć dziać, może być jakaś decyzja, możecie być postawieni, ja bym powiedziała, w drugiej połowie stycznia, wobec jakiej sytuacji, decyzji, gdzie trzeba naprawdę będzie zdecydować bardzo, bardzo szybko, natychmiast, 1, 2, 3. Czyli może coś się takiego wydarzyć, że przyjdzie nagle znikąd i trzeba będzie zadecydować i to będzie oznaczało natychmiastowe zmiany, duże zmiany. Małe zmiany. Dla każdego jest co innego. Może wymagacie, kochani, czytania z kart anielskich, bo teraz dla każdego będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Jeżeli myślicie o własnym synu, ta karta bardzo rzadko się pokazuje. Synu, czy on już odszedł? Jest z Panem Bogiem i z aniołami, jest przeszczęśliwy. Czy to może być wnuczek, prawnuczek i tak dalej. Albo jeżeli syn odszedł z domu, albo wyjechał gdzieś, albo martwicie się o syna, nie przejmujcie się. Wszystko jest ok, dlatego że opiekują się nim aniołowie, opiekują się nim ci, którzy już odeszli wcześniej i z najbliższych. Po prostu syn musi, czy wnuczek, czy prawnuczek, musi doświadczyć tego, po co się urodził. On nie jest po to, żeby był między wami, albo robił to, co wy dokładnie chcecie od niego, tylko żeby był sobą. Żeby był na swojej drodze przeznaczenia. Buziaczki, wszystkiego najlepszego w styczniu i do kolejnego razu. Rybki, moje rybki! C!
co jest dla nas, kochani, co jest dla nas. Wynika z tego, zaczyna się od dwójeczki ziemskiej, a ziemska to jest sprawa bycia praktycznym, logicznym, i robienia czegoś konkretnego, że dużo się będzie działo. Dużo będzie możliwości, dużo się będzie działo i to jeszcze naraz i trzeba będzie powziąć decyzję w tym wszystkim. A zamiast być bardzo poważnym, co jeszcze zwiększy twoją nerwowość, anioły proponują, żeby podejść do tego bardziej z humorem, delikatnie, fajnie, z uśmiechem. Co jest dla mnie naprawdę dobre? Co jest dla mnie lepsze? Bo kochani, zaraz następna wiadomość jest także cudowna i związana z tą pierwszą. Dlaczego będzie tyle możliwości? Będą faktycznie nowe, ciekawe propozycje nadpływały do pewnych rybek. I w związku z tym będzie, czy ja mam to wybrać, czy ja mam tamto wybrać. Czy ja mam tego wybrać, czy ja tamtego. Czy ja tą czy tamtą. Wow. I trzeba będzie się zastanowić, więc anioły mówią z uśmiechem, moje rybki. Teraz, dla tych, którzy są samotni, czy samotne panie, wy już pewno go spotkaliście, czy ją spotkaliście, tylko jeszcze może czasami nie wiecie, kto to jest. Czasami tak bywa, spotkacie na weselu, potem ktoś znajomy czy z rodziny mówi, wiesz co, a ten i tamten, wy spotkaliście się, on ciebie pamięta. Ty możesz go nie pamiętać, ale on ciebie pamięta i może doprowadzić do spotkania, ok? Więc to jest ciekawe. Dla tych, którzy są w związkach, trzeba przebaczyć. Komuś trzeba przebaczyć i wyciągnąć lekcję z tego wszystkiego. Ponieważ kiedy przebaczymy, kiedy pozbędziemy się, czyli oczyścimy się z tamtej energii, kiedy się uzdrowimy szczególnie swoją czakrę serca, wtedy więcej miłości do nas przyjdzie. Wtedy nawet potrafimy się pogodzić z tymi, którzy już odeszli. Może do nas powrócą. Albo mamy takie tymczasowe zerwanie. Ale w momencie, kiedy sobie przebaczymy, oczyścimy energię, uzdrowimy się, nie martwmy się o nic. Cała reszta przyjdzie. Cała reszta przyjdzie. A miłość jest najważniejsza, kochani. Miłość, szczególnie do siebie sami. Teraz mój numer przeznaczenia jest trójeczka i jestem rybą, więc to dla nas jest ryb. Na pewno gwarantowane, kochani. Cesarzowa. Super. Czyli czas podjąć akcję. Tu nie ma na siedzenie, myślenie, wyobrażanie sobie. Bom. Już sobie wyobraziłeś, już sobie wymarzyłaś, a teraz czas podjąć akcję. Zacząć coś konkretnego robić. Czyli wprowadzić swoje marzenia w życie. Jesteś, rybo, bardzo kreatywna, mówi ta wiadomość. Masz wiele talentów i Pan Bóg ci je dał, żeby je pokazać, wykorzystać, okay? Zaprezentować, żeby inni się tym pocieszyli. Jeżeli to zrobisz, wyraźnie mówi, będziesz miała dobre życie, rybko, w luksusach. Także te talenty, które są ci dane, czas zaprezentować. Czas wcielić w życie. Już bardziej nie potrafię tego powiedzieć. Ok? No. Czy wyraziłam się wystarczająco jasno? Kochani, jedyne co musimy zrobić, moje rybki, to być szczere z samymi sobą. My wiemy, co jest dla nas najlepsze. My wiemy.
nie nasz mama, nie nasza mama, nie nasz tata, nie nasz brat, nie nasza siostra, nie nasz mąż, czy żona, czy bratanek, czy sąsiad, czy współpracownik. My wiemy, co jest dla nas najlepsze, kim my jesteśmy, jakie mamy marzenia i co jest w naszych sercach. Co nam służy, a co nas dobija. Więc po to tylko, żeby komuś sprzyjać, czy ustąpić, być dobitym, no to chyba, że tak lubicie. Masochiści tak lubią. Wszyscy inni idą za głosem serca. I taki jest cały rok 2016. Iść z wiatrem, a nie pod wiatr. Iść z górki raczej niż pod górkę. Ok? Także kochani, dziękuję serdecznie. Kocham Was wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Buziaczki, uściski. Trzymajcie się.